warto pamiętać, że aby doszło do sakramentalnego rozgrzeszenia, nie muszą być wypowiedziane wszystkie grzechy. To taka uwaga dla skrupulantów. Dlatego, że w gąszczu różnych upadków, słabości, błędów może dojść do tego, że zatracimy sens tego sakramentalnego spotkania, że postawimy w centrum grzech, a nie miłosierdzie Pana Boga. Dlatego nie wszystko musi zostać wypowiedziane i chociaż dobrze by było ukazać całość naszego życia duchowego, to jednak nie przesadzajmy. Jak znaleźć tutaj złoty środek? Najważniejsze to zadbać o żale za grzechy. A jak się o niego postarać? Najlepiej poprzez wypowiedzenie grzechów, których najbardziej nie lubimy i których się wstydzimy, ponieważ one wprowadzają nas w pokorę, w uczucie, że jeszcze daleko nam do ideału. I to powoduje, że już mamy pierwszą część oczyszczenia za sobą. Następnie warto skupić się na tych grzechach, które nas najbardziej oddalają od Pana Boga, bo poczucie, że coś powoduje zamieszanie w naszej relacji z Wszechmogącym, jest też zachętą do tego, aby postawić to w czołówce rzeczy do przepracowania. I pod tym względem zmniejszenie liczby wypowiadanych grzechów ma również charakter praktyczny, bo jak to mówi powiedzenie, jeśli pracujemy nad wszystkim, to pracujemy nad niczym. Lepiej skupić się na mniejszej liczbie rzeczy i wziąć je pod lupę, aby poznać środowisko ich powstania oraz poszukać nowych rozwiązań, aby wyjść z tych grzechowych schematów.